Witam Was na moim kanale. Jest to kolejny, 4. odcinek z serii 5 ciekawostek serialu The Walking Dead, czyli żywe trupy. Po obejrzeniu napisz w komentarzu, która z nich dla Ciebie jest najśmieszniejsza bądź najciekawsza. Zaczynajmy! Gdy w pierwszym sezonie, w 2. odcinku o nazwie Guts, Rick wraz z Glennem przedzierają się przez stado szwędaczy w poszukiwaniu pojazdu, którym by mogli uciec ze sklepu okrążonego przez zombie, zmaga się duża burza z piorunami. Natomiast chwilę później widać ulice, ale też inne rzeczy, które są suche. Rick, Carl i Herschel w 2. sezonie, w 13. odcinku czekają na autostradzie na resztę swojej ekipy. W tym czasie chowają się przed pojedynczym szwędaczem za samochodem, który nie ma tylnej szyby. Po dotarciu reszty członków odjeżdżają z tego miejsca, a to auto już posiada szybę. W 3. sezonie, w 10. odcinku Merle podczas kłótni z Darylem pcha go na ziemię i rozrywa koszulkę. Na plecach po prawej stronie widoczny jest tatuaż. Jednak w kolejnym ujęciu ten tatuaż widoczny jest już po lewej stronie. W trakcie rozmowy Maggie i Glena, a bardziej tłumaczeń chłopaka, w 2. sezonie, w 7. odcinku bluzka Maggie zmienia pozycję podczas zmiany scen. Raz jest na ramieniu, a raz opuszczona. Kiedy gubernator spotkał się ze swoimi ludźmi i Merlem, aby dowiedzieć się coś więcej na temat Ricka i jego grupy, to jego człowiek Martinez zakłada swoją czapkę dwukrotnie. Wydarzyło się tak w 3. sezonie, w 7. odcinku. Dzięki za obejrzenie i poświęcenie swojego czasu, a już wkrótce kolejny 5. odcinek z serii 5 ciekawostek o The Walking Dead, czyli żywe trupy. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, a ja już się żegnam. Do następnego. Cześć!